Dzień dobry, wieczór, Azerow. Witam w kolejnym odcinku Samalczan News. Znacie powiedzenie pod latarnią najciemniej? Zastosujemy je do konkretnych rzeczy z dodatku Dragonflight, bo nie wszystko jeszcze zostało tu powiedziane, także usiądźcie wygodnie, zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, parę słów o sponsorze kanału, Eneba. Jest to świetne miejsce, gdzie znajdziesz gry na praktycznie każdą platformę. Sklep Eneba posiada już ponad 20 tysięcy pozycji do wyboru. Częste zniżki i promocje sprawiają, że zawsze możesz znaleźć tu coś dla siebie. Fani World of Warcraft znajdą tu prepaid, czas gry, jak i dodatek Dragonflight oraz karty podarunkowe, jeśli chcielibyście komuś zrobić przyjemny prezent. Eneba to marka, którą mogę w 100% polecić. Sugeruje to też doskonała ocena na Trustpilot. Od momentu wydania 10.2, czyli Guardians of the Dream, gdy po raz pierwszy wszedłem do tego nieskalanego wymiaru, do wymiaru Emerald Dream, jedna rzecz zwróciła moją uwagę i to bardzo. Zanim do tego dojdę, zaczniemy może od tego, czym jest szmaragdowy sen. Tak w skrócie. Emerald Dream został rzekomo stworzony przez Freję, czyli jedną z Titanforged. Freya dostała moc od Eonar i mogła ukształtować ten wymiar według swojej woli. Istnieje szeroko akceptowana teoria, że wymiar ten to kalka Azeroth, lecz bez rozwiniętej fauny i flory. Emerald Dream to prymitywne i najczystsze w swojej postaci Azeroth. Mówiąc bez rozwiniętej flory i fauny, nie mówię, że nie było żadnej. Oczywiście znani są nam mieszkańcy Emerald Dream, istoty spokrewnione z druidycznymi ścieżkami, driady, fairy dragons, pomniejsze zwierzęta. Ogólna teoria głosi, że Freya ukształtowała wymiar z niczego. Druga teoria jest taka, że wymiar ten zawsze był, jako sen nienarodzonej tytanki, czyli naszej Azeroth. Freya tylko uformowała z niego fizyczną formę. W Dragonflight natomiast pojawiły się pogłoski, które mówią nam, że może istnieć jeszcze inna, trzecia droga. Te pogłoski to nic innego jak książka, którą możemy przeczytać w wymiarze Emerald Dream. Ma szalenie interesującą zawartość. Opisuje przemyślenia pewnego smoka o nieznanym pochodzeniu i imieniu. Przypuszczam, że był to zielony smok, bo szczep ten jest najbardziej powiązany z Emerald Dream. Przetłumaczyłem ją w całości i właśnie teraz ją sobie przeczytamy. Posłuchajcie. Aha, zakładam, że była to samica, więc dlatego używam formy żeńskiej. On the nature of the dream. Spędziłam tu wieki w środku szmaragdowego snu, odkrywając go w całej rozciągłości i rozkoszując się jego spokojem. Gdy więcej jednak doświadczam, tym bardziej to, co postrzegam, wydaje się kłócić z tym, czego nauczyli nas strażnicy tytanów. Jestem jednakże zmuszona podzielić się z moimi odczuciami z tego miejsca, nie po to, by wzbudzać niezadowolenie czy twierdzić, że moje teorie są niezmiennymi prawdami, ale po to, by zachęcić innych do samodzielnego rozważania. Mówi się, że sen został stworzony przez strażniczkę Freję, która działała za pośrednictwem jej patrona Eonar. Zauważyłam jednak, że akolici tytanów nie mówią o czymś, że jest to skończone, dopóki nie zostanie to uporządkowane. Czy więc naprawdę stworzyli sen, czy jedynie go odkryli, widząc jego żywotność jako chaos, do którego zostali zmuszeni wnieść harmonię i strukturę? Szukając odpowiedzi, rozmawiałam z wieloma duchami, które zamieszkują sen. Driady, starożytni strażnicy lasu i inni. Nikt z nich nie wspomniał o tytanie tworzącego sen. Zamiast tego mówią oni o pierwszych duchach obudzonych dawno temu w tej dziczy, w krainach tak pięknych i wolnych jak oni sami dziś. Powiedziano nam również, że sen jest swego rodzaju sztalugą, szablonem dla życia na Azeroth. Prawdą jest, że we śnie możemy dostrzec odbicia naszego świata. Jednak chociaż jest jasne, że te wymiary mają wspólną więź, czy jedno jest kopią drugiego? A może oba mogą być odbiciami, z którego każdy informuje o kształcie swojego odpowiednika? Wiele razy lekceważyłam wyzwanie snu i wzbijałam się w powietrze, by eksplorować odległe krańce snu. Im dalej leciałam, tym większe cuda ujrzałam. Życie przybierało formy dziwne i nieznane. Dziwaczne i niemożliwe rośliny i drzewa, stworzenia niepodobne do wszystkich, które widziałam wcześniej. Być może sen związany jest nie tylko z Azeroth, ale jeszcze z nieodkrytymi wymiarami. Czy też jest to odzwierciedlenie tych miejsc? Na tych dalekich krańcach czułam obecność bytów, których moc wydawała się ogromna i niepoznawalna, zbliżona do samych tytanów. Czy dotarłam do krawędzi snu, gdzie wpada do Królestwa Życia? Czy są jednym i tym samym? Doprawdy
Nie mogę powiedzieć, bo gdy ogarnęła mnie fala radości i zadowolenia, nie mogłam się już oprzeć wezwaniu snu. Obudziłam się przy oku Izery, zastanawiając się, czy miałam sen we śnie. Wydaje się jasne, że słudzy tytanów chcą, by sen pozostał niezmienny, a przynajmniej niezmieniony przez jakąkolwiek rękę oprócz ich. Jednak sama natura życia jest zmienna, czyż nie? Rzeczy się rodzą, żyją i umierają, lecz samo życie toczy się dalej. Być może życie nigdy nie miało być uporządkowane, statyczne i niezmienne. Służący tytanów zdają się nie rozumieć, że życie i śmierć są siostrami związanymi w wielkim cyklu. Czy nie chcą zobaczyć tej prawdy? A może postrzeganie tego jest poza ich fundamentalną naturą? Jeśli my, smoki, to widzimy, to może to tylko oznaczać, że dotyka nas nie tylko życie i porządek, ale i inne siły. A jeśli smoki są wytworem mocy wielkich i małych, które są wiecznie splecione, to śmiertelnicy muszą być także. Być może sama Azeroth została poruszona przez te wszystkie siły, a może mogła być ich prawdziwym źródłem. Niektóre rzeczy są poza zasięgiem wiedzy, niektóre rzeczy są przeznaczone, by o nich rozmyślać w snach. I to jest koniec. Pamiętam, że czytałem tę książkę nawet jeszcze przed wyjściem patcha 10.2, ale nie wiem, czy był to pośpiech, czy po prostu lekceważenie, ale zapomniałem o niej na parę miesięcy, gdy za każdym razem wchodziłem do Emerald Dream robić Weekly Quest czy Super Bloom, mijałem właśnie te postacie z kamienia. Ostatnio jakoś skojarzyły mi się z tą książką, ponieważ zacząłem zastanawiać się, w jaki sposób w wymiarze Emerald Dream mogą być podobizny czegoś, co wygląda na rasę Jaradinów. Czy to natywni mieszkańcy Emerald Dream, a jeśli nie, to skąd przybyli i jakim cudem tam się znaleźli? No i musieli być kimś ważnym, skoro dostali swoje podobizny z kamienia. A może, jak podpowiadali mi patroni, zostali w niego zamienieni? To wszystko skłoniło mnie do tego, że zacząłem głębiej kopać temat. Na pomoc przychodzi właśnie ta książka, On the Nature of the Dream. Dlatego powiedziałem, że pod latarnią najciemniej. Blizzard sam przedstawia nam alternatywy i różne ścieżki spekulacji, a co najważniejsze, daje nam hinty, że Emerald Dream to coś więcej niż kalka bądź odzwierciedlenie pierwotnej formy Azeroth. Nasza bohaterka wręcz zachęca nas, byśmy sami pomyśleli nad tą sprawą, nad naturą wymiaru Emerald Dream. Odważna i żądna przygód smoczyca walczy ze swoją naturą i odrzuca sen, by wzbijać się w niebo i eksplorować. Czym dalej leci, tym większe cuda widzi. Rośliny i zwierzęta, jakich nie ma na Azeroth, o dziwacznych, powykrzywianych kształtach. Jeśli Azeroth jest odbiciem Emerald Dream, to czemu ich nie ma na Azeroth? Idźmy dalej. Fragment. Na dalekich krańcach czułam obecność bytów, których moc wydawała się ogromna i nierozpoznawalna, zbliżona do samych tytanów. To jest fascynujący fragment. Nasza bohaterka wprost sugeruje o obecności kogoś potężnego w wymiarze Emerald Dream. Czym dalej się zapuszczała, tym mocniej to czuła. W końcu dolatując tak daleko, że ogarnia ją błogi spokój i przemożna chęć snu, by później obudzić się w zupełnie innym miejscu, a dokładniej w Eye of Izera. I wtedy nie była pewna, czy śniła we śnie, czy miała swego rodzaju akcję w stylu incepcji, czy ktoś tak naprawdę nie chciałby leciała dalej. Wspomniała o krańcu Emerald Dream. Czym dalej, tym bardziej chaotyczne było życie, istoty i rośliny. Mniej porządku, a więcej życia. Zresztą wspomina to we fragmencie. Czy dotarłam do krawędzi snu, gdzie wpada do królestwa życia, czy są jednym i tym samym? Wniosek jest prosty. Tytani nie mają kontroli nad całym Emerald Dream, które nie wydaje się po tej książce już tak małe. Jest bezkresne, a chęć życia, moc życia, nawet dla samych tytanów i strażników tytanów, jest trudna do opanowania. Pamiętacie inną książkę na temat pierwszego drzewa życia, gdzie Amantul miał włączonego Enrage, gdy dowiedział się o jego niekontrolowanym wzroście? Grzmiał wtedy, że this is not order i wyrwał je z korzeniami. To wysuwa nam prosty wniosek. Emerald Dream, moim zdaniem, z całą pewnością nie zostało stworzone przez tytanów, ale natura tego wymiaru jest w jakiś sposób bardzo połączona z samą Azeroth. Mówi o tym sama bohaterka książki. Cytuję, a jeśli smoki są wytworem mocy wielkich i małych, które są wiecznie splecione, to śmiertelnicy muszą być także. Być może sama Azeroth została poruszona przez te wszystkie siły, a może mogłaby być ich prawdziwym źródłem. To jest świetny fragment. Dodajmy do tego jeszcze zakończenie patcha, czyli cutscenka po pokonaniu Fyraka. Zwróćcie uwagę na to, jak aspekty dostały moc od Azeroth, mając zamknięte oczy. Tak, jakby w transie, w głębokim śnie. Nie muszę wspominać, że Azeroth jest śniącą tytanką, więc moim zdaniem ten hint, ta książka, może mieć olbrzymie znaczenie, jak działają i przenikają się moce tu na Azeroth. Yet unlike anything I have known.
Amir Drasil has left the dream. And while the Aspects once gave their blessing to the world trees, this time... Azeroth blessed us. Co jeśli Azeroth jest swoistym filtrem? By wytłumaczyć wam to obrazowo, mam nadzieję, że znacie doskonały album Pink Floyd, majstersztyk Dark Side of the Moon. No więc ta wiązka z lewej to moc porządku, śmierci i życia. Ta pryzma to Azeroth, a po prawej przepuszczone moce, które mają inne działanie na naszej planecie. W Emerald Dream moce życia mogą łączyć się z mocą porządku w inny sposób niż na Azeroth, gdzie większość planety jest uporządkowana ręką tytanów. Ta końcówka Dragonflight, pokonanie Fyraka i ten cinematic, który moim zdaniem przeszedł bez większego echa, a nie słusznie, wydaje mi się, że będzie miał ogromne znaczenie w narracji World Soul Saga. Blizzard może hintować w ten sposób naturę samej Azeroth. Czy ona na pewno jest Last Titan? Czy w ogóle jest tytanką? Mam co do tego coraz większe wątpliwości, ale to historia na zupełnie inny czas. Dziękuję patronom. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć kanał wchodząc na patronite.pl. Dajcie suba, napiszcie też, co sądzicie o naturze Emerald Dream. Ja się powoli żegnam, temat Azeroth jest fascynujący i poruszę go nieraz, a tymczasem pozdrawiam, ściskam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Samael Channel News.